Siema, witam na kanale Przemodzi. Dzisiaj takie małe zagadnionko. Zawsze jak trenowałem, to brakowało mi lustra. Nie miałem gdzie spojrzeć, czy dobrze robię moje ćwiczonka. I tak się składa, że takie lustro dorwałem. Tutaj sobie właśnie leży na dole. I zrobimy montaż tego lustra po prostu. I tyle. Zamontujemy na szybko. Moim własnym pomysłem, czyli kołki do ściany i tyle. Przewiercę parę kołków przez czele. Lustro jest przyklejone do płyty, bo to jest lustro z drzwi od szafy przesuwnej. Lusterko udało mi się załatwić gratis. Praktycznie jedyny koszt, jaki musiałem ponieść, to pojechać po te drzwi i przywieźć je. Dobra, zamontujemy sobie szafę. Najpierw trzeba było, już tam zacząłem odsuwać ciężarki, bo trochę przeszkadzają mi. Zdjąłem już większość, ale jeszcze chyba za mało. Bierzemy się za odsunięcie stojaka od hantli. Troszeczkę go przestawimy, żeby nie przeszkadzał za bardzo. Dobra. Tutaj będzie tak dobrze. Tu przełożymy. Drzwi w miejsce, znaczy się lustro. Tu gdzie będzie. Tu chyba będzie odpowiednie miejsce. Jeśli chodzi oczywiście o szerokość, bo wysokość to wiadomo będzie wyżej. Dobra. Teraz tak. Tą listwę dolną to pewnie zdejmę, bo będzie mi niewygodnie przez nią wiercić. A tu jeszcze muszę pościągać. Tu odsuniemy w razie, gdyby miało coś się przewrócić, to lepiej, żeby jednak nic tu nie leżało. Musimy jeszcze iść po krzyżaka i zdjąć z tyłu te prowodniczki od szafy. Listwy zdjąłem, bo musiałbym przez nie się przewiercać, a one i tak nic nie wzmocnią, bo to wszystko będzie i tak wisiało na tym, na płycie. Listwa praktycznie nic nie pomoże mi tutaj, a tylko by nie przeszkadzała. A wyglądało wcale to tak ładnie nie wygląda z tymi listwami. Przynajmniej jak dla mnie. Dobra, muszę deseczkę jakoś przynieść, żebym się nie wwiercił w podłogę. Dołu przewierciłem trzy dziureczki. Później, żeby już taki gotowy, żeby kołek wchodził, to nie będę się pierdzielił, tylko przewierca. Teraz sobie powieszę na razie na dwóch kołkach, może nie zleci. Dobra. Zaznaczyłem sobie już na ścianie dziurki, wywiercimy. Troszeczkę tu będzie bałaganu, ale to się na koniec posprząta. Zawsze jak się robi remont, to się robi bałagan.
Lustro już wisi na dwóch kołkach. Widzę siebie od nosa w dół, ale to mi wystarczy. Twarzy nie muszę oglądać. Jest całkiem dobrze. Wysokość zaraz to jeszcze domontujemy. Umyjemy, bo jest zakurzone. I tyle. Teraz muszę jeszcze przewiercić trzy dziurki na szybko. Nie zleci, lustro zawieszone. Teraz sprzątamy. Trochę zobacz, ile sprzętu trzeba było. Raz, dwa, trzy. Trzy wkrętarki. Cztery. Trzy wkrętarki i czwarty klucz rowerowy, żeby zamontować lustro. A potem ludzie się dziwią, czemu fachowy styl pieniędzy bierze, nie? A sprzętu to darmo niech mu nie da, prawda? Dobra, idę po odkurzacz. Podkurzam, przyniosę jeszcze ściereczkę, lustro ładnie wytrę. I będzie zaraz fajrant. Lustro ma drugie życie. Teraz wygląda ślicznie na mojej siłowni i można przy okazji w końcu widzieć, co się robi na treningach, a nie tylko wszystko na ślepo. Teraz będę miał łatwiej biceps robić, bo będę widział, w jakiej pozycji. Bo mogę się obejrzeć trochę w lustrze. Dobra. To by było na tyle. Lustro zamontowane. Ja to sobie jeszcze ogarnę troszkę. Posprzątam ten odkurzacz. I będę sobie trenował dzisiaj pierwszy trening z lustrem. Dobra. To dziękuję w takim razie za obejrzenie. Miłego dnia. Pozdrawiam. Pa.